Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Chciałem Państwa powitać bardzo serdecznie, w szczególności naszego konserwanta mszy świętej, księdza Łukasza, który jest przełożonym ojców salwatorianów w Merville, jak również jest kustoszem sanktuarium w Merville. Witamy serdecznie. Chciałem dodać na marginesie, że nigdy prywatnie nie znałem księdza Łukasza, ale ze słyszenia słyszałem tyle, że gdybym tylko słyszał połowę, to dowiedziałem się, że jest to bardzo wielki Polak, wielki patriota, a zarazem musi być wspaniały kapłan. Chciałem powitać wszystkich przedstawicieli organizacji. Wybaczą Państwo, nie będę wyszczególniał, bo jeżeli bym kogoś pominął, to później by się stało bardzo wielkie nieszczęście. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie i mam jeszcze zaszczyt tutaj powitać, kogo poprosimy później o głos, panią profesor Modelską, ale to już po mszy świętej. A na tą chwilę najważniejsi jesteście wy, kochani, żeście przyszli, zaszczyciliście tą naszą uroczystość, którą chcemy uczcić, właśnie cud nad Wisłą, jak również powstanie warszawskie. To jest dla nas najważniejsze. Wy jesteście najważniejsi. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W czasie tej mszy świętej chcemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu za Polskę, za naszą ojczyznę, za to, że jesteśmy Polakami i chcemy prosić o to, abyśmy w naszych sercach odkrywali na nowo, ciągle na nowo, jak wielkim darem jest to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. A także byśmy modlili się o to, abyśmy potrafili z innymi, z ludźmi, pośród których żyjemy, na tej ziemi, amerykańskiej ziemi, abyśmy dzielili się tym, co mamy najlepsze. Na początku tej mszy świętej przeprośmy Boga za nasze grzechy. Błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie przystąpić do ołtarza Pańskiego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
się... Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Przysłów. Mądrość budowała sobie dom i wyciosała 7 chorób, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta. Prostaczek, niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie. Chodźcie drogą rozwagi. Oto Słowo Boże. Zrozumieć, co jest wolą Pana, a nie upijajcie się winem, bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach. Dziękujcie zawsze, za wszystko Bogu Ojcu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Amen.
wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Moi siostry i bracia, kiedy stawiamy sobie pytanie o to, po co tutaj dzisiaj jesteśmy, dlaczego tutaj przychodzimy, to odpowiedź, ta najważniejsza odpowiedź, którą możemy dać, jest po to, żebyśmy sobie i innym przypomnieli i powiedzieli to, co śpiewaliśmy w psalmie. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. My tutaj jesteśmy przede wszystkim po to, by zamanifestować razem, że my nie tylko w to wierzymy, ale że tego doświadczamy, że nasz Pan i Bóg jest dobry. I kiedy jesteśmy tutaj u tego dobrego Boga, kiedy tego dobrego Boga zabieramy do naszej codzienności, wówczas także świadectwo naszej wiary, świadectwo naszego życia jest świadectwem, które jest napełnione tą dobrocią, tą Bożą dobrocią. A Boża dobroć to miłość. A miłość rodzi jedność. A kiedy pójdziemy dalej, kiedy będziemy pytać się właśnie o tę jedność, to trzeba powiedzieć, że ta jedność jest człowiekowi potrzebna. Każdy z nas chce żyć w jedności, w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z drugim człowiekiem, w zgodzie ze światem, w którym żyje. My potrzebujemy jedności, my szukamy jedności. Dlatego, kiedy ta jedność jest zagrożona, kiedy ta jedność jest rozbijana, wówczas czujemy w sobie niepokój. Czujemy, że to nie jest chrześcijańskie, że to nie jest działanie Boże, że to nie jest działanie w imię miłości. A jeżeli mówimy dzisiaj o jedności na tym naszym spotkaniu, na tej Eucharystii, na tym zgromadzeniu, to trzeba sobie powiedzieć, że to, co nazywamy patriotyzmem, to u fundamentu właśnie patriotyzmu leży gotowość i zdolność do jedności. Patriota to człowiek, który nie tylko szuka jedności,
ale który buduje wokół siebie relacje jedności, miłości, wzajemnego otwarcia, zrozumienia. Moi siostry i bracia, kiedy tu jesteśmy przede wszystkim po to, żeby wyznać, żeby przypomnieć sobie, żeby zabrać ze sobą to przeświadczenie, tą wiarę, że nasz Pan jest dobry, to rodzi się w nas równocześnie potrzeba podziękowania za tę dobroć. Kiedy ktoś jest dla nas dobry, to jest pięknie, kiedy potrafimy dziękować. A Eucharystia znaczy dziękczynienie. A więc my, składając tę Eucharystię, dziękujemy Bogu za Jego dobroć, za Jego miłość względem każdego z nas. Za to, że jesteśmy, za to, że żyjemy, za to, że jesteśmy tu i teraz, ale także za to, że On uzdolnił nas do tego, abyśmy dobrocią, której od Niego przyjmujemy, mogli dzielić się z innymi. Bo tym właśnie jest chrześcijaństwo. W czasie dzisiejszej Eucharystii usłyszeliśmy aż dwa razy o mądrości. O mądrości, która jest zdolnością odróżniania dobra od zła. O mądrości, która ma w sobie posmak wiedzy. Jest wiedzą, którą smakuje nasz umysł. O mądrości, która jest darem Bożym. Tym darem, który został nam dany. I my dzisiaj także chcemy prosić w czasie tej Eucharystii o mądrość. My potrzebujemy mądrości. Właśnie po to, byśmy umieli odróżniać dobro od zła. Byśmy potrafili wybierać dobro, kierować się tym dobrem i abyśmy to dobro właściwie pojmowali. Potrzebujemy także mądrości do tego, byśmy w sposób właściwy potrafili ocenić to, kim jesteśmy, po co żyjemy, jakie są nasze obowiązki, jakie są nasze prawa. Kiedyś na internetowym dzienniku pewna osoba pod datą 11 listopada napisała tak. Święto. 1/3 respondentów powiedziałaby pewnie, że to tradycja, taka na pamiątkę cudu nad Wisłą, pod Grunwaldem i że koniec wojny. W gruncie rzeczy nieważne. Tradycja jest tradycją. Napić się zawsze można. Cytuję ten fragment, dlatego że pokazuje on to, czym coraz więcej ludzi w życiu kieruje się. Brakiem podstawowej wiedzy, historycznej wiedzy, wiedzy o naszych korzeniach, wiedzy o naszym pochodzeniu, wiedzy o tym, jak kształtowała się ta historia, w której także my żyjemy. My także tworzymy i kształtujemy historię. Dla wielu ludzi i w Polsce, i tutaj wśród Polonii, takie święta jak 15 sierpnia, jak rocznica Powstania Warszawskiego, jak każda inna rocznica narodowa, Konstytucji 3 maja na przykład, czy 11 listopada, to są rocznice, które czasami mam wrażenie coraz mniej ludziom mówią. A dlaczego tak mało mówią? Dlatego, że człowiek nie ma czasu na to, żeby się uczyć tejże historii. Człowiekowi nie tylko, że nie ma czasu, ale także dzisiaj odbiera się możliwość studiowania historii, uczenia się historii, prawdziwej historii, zachwycenia się historią, smakowania historii. Wielu ludzi mówi, że nie warto oglądać się do tyłu, że nie warto patrzeć na to, co było. Ale przecież ta historia, o której my także dzisiaj sobie chcemy przypomnieć. Bo jesteśmy tutaj w tym pięknym miesiącu sierpniu, który dla nas Polaków ma szczególne znaczenie. Przede wszystkim także dlatego, że tak wielu ludzi, że tysiące ludzi idą do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie, aby tam oddać hołd Matce i Królowej. Że jakimś obrazem tego polskiego pielgrzymowania była także ta piękna pielgrzymka, która zakończyła się w ubiegłą niedzielę w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville.
że są to pielgrzymki, które docierają do sanktuarium do polskiej Częstochowy w Doylestown w Pensylwanii. To wszystko pokazuje nam, że właśnie ten miesiąc kieruje nas z jednej strony na osobę naszej Matki i Królowej, żeby stanąć przy jej sercu, żeby powiedzieć: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, bo jesteś nam Matką, bądź nam Matką, bo my potrzebujemy Twojej macierzyńskiej opieki. Ale my także wiemy, że miesiąc sierpień to jest ten czas wielkich rocznic. Rocznic, o których nie wolno zapomnieć. Rocznic, o których nie wolno kłamać. Rocznic, które domagają się tego, żeby ciągle do nich wracać i pokazywać, że Polak to człowiek, któremu bardzo zależy na jedności. Że Polak to człowiek, który w pełnym tego słowa znaczeniu jest patriotą. Że Polak to człowiek, który ma swoje korzenie i że te korzenie są głęboko zapuszczone w ziemi tego świata. Że Polak to jest człowiek, który mocno jest osadzony w swoim życiu. I dlatego my dzisiaj, przypominając sobie także o tych wielkich rocznicach, zwłaszcza ostatniej rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, przypominając sobie o tych rocznicach, chcemy także popatrzeć na naszą ojczyznę. Przypomnieć sobie o tym, czym jest ojczyzna. Ja tutaj w Stanach Zjednoczonych żyję od roku. I ten pierwszy rok mojego życia tutaj to jest czas, w którym przyglądam się, bardzo uważnie przyglądam się Wam, przyglądam się moim rodakom, których tutaj spotykam. W różnych miejscach spotykam. I to, co chciałbym powiedzieć na początku, to jest to, że jestem Wami zachwycony. Jestem zachwycony waszą postawą, taką nieugiętą postawą polskości. Jestem zachwycony tym, jak bardzo krzewiliście i krzewicie, a dzisiaj mogę powiedzieć, krzewimy polską kulturę. Jestem zachwycony wiarą, taką zwyczajną wiarą. Taką wiarą, o którą w Polsce już dzisiaj coraz trudniej, żeby ją znaleźć w takim właśnie wydaniu. Ale jestem także zaniepokojony, bardzo zaniepokojony takimi sytuacjami, w których na różny sposób próbuje się nam tutaj żyjącym odebrać to, co mamy najcenniejszego. Przekłamać nasze spojrzenie na naszą historię. Pokazywać, że to nie jest ważne, żebyśmy wracali do naszych korzeni, że nie ma co oglądać się wstecz. Pokazywać, że także kwestia wiary, że życie w kościele katolickim, że to nie jest do końca tak, jak mówią nam księża, że my mamy na to inne odpowiedzi. To są rzeczy, które niepokoją, ale nie poddajemy się. Jesteśmy tu właśnie po to, żeby uczyć się ciągle na nowo i przypominać sobie o tym, co jest najważniejsze i tym dzielić się ze sobą i w taki sposób kształtować kolejne pokolenia ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, którzy tutaj przychodzą. Kiedy pytam się o ojczyznę, kiedy pytam się o ojczyznę tutaj, na amerykańskiej ziemi, kiedy pytam się, jak kochać ojczyznę w czas pokoju, wtedy, kiedy nie jest zagrożona, wtedy, kiedy wydawać by się mogło, wszystko rozwija się pomyślnie, to przede wszystkim szukam odpowiedzi na pytanie, czym ojczyzna jest. I szukając tej odpowiedzi, znalazłem jedną z piękniejszych odpowiedzi w poemacie, który Karol Wojtyła napisał w 1974 roku. Poemacie pięknie zatytułowanym Myśląc ojczyzna. Pisał tak. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Oto pytanie, jak ją pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
Ojczyzna to przede wszystkim korzenie. Korzenie, które są zapuszczane w ziemi. Ktoś kiedyś powiedział, bardzo pięknie i słusznie powiedział, że kiedy grzebiemy na naszych cmentarzach kolejne pokolenia naszych bliskich, naszych przodków, to zapuszczamy nasze korzenie coraz głębiej i głębiej i głębiej. I zdaję sobie sprawę, że wśród wielu spotykanych przeze mnie ludzi tutaj w Chicago, w okolicach, w Illinois czy w Indianie, wśród Polaków, są tacy, którzy urodzili się już tutaj. Którzy siłą rzeczy powiedzą za ileś lat, moja ojczyzna jest tutaj, bo ja żyję tutaj. I nie mogę powiedzieć nie, twoja ojczyzna jest gdzie indziej. Ale zawsze mogę powiedzieć i mówię to, pamiętaj o swoich korzeniach. Pamiętaj o tym, że twoi rodzice, dziadkowie urodzili się w Polsce. Że przyszli tutaj dlatego, nie zawsze dlatego, że chcieli się pozbyć tego, co się nazywa Polską. Przyszli dlatego, że musieli, bo szukali chleba, bo szukali domu, albo ktoś ich z tej ojczyzny wyrzucił. Wyrzucił. I trzeba powiedzieć, patrząc na Polskę dzisiaj, w XXI wieku, że wielu ludzi jest ciągle także wyrzucanych z tej ojczyzny. W sposób taki, że nie znajdują pracy, że nie znajdują z domu, nie znajdują stabilizacji. To jest inna forma wyrzucania tych ludzi za granicę. A więc musimy mieć tę świadomość swoich korzeni. Jeżeli pytamy o patriotyzm, to w języku łacińskim bierze on nazwę patriotyzm od patria, a patria to inaczej ojcowizna. Inaczej można powiedzieć, że ojczyzna, patriotyzm bierze się od pater, a pater po łacinie to ojciec. I ważne jest to, by pamiętać, skąd jestem. Moja ojczyzna to moje korzenie. Nie można żyć bez korzeni. Niebezpiecznie jest żyć bez korzeni. Człowiek musi te korzenie zapuszczać coraz głębiej, mieć tę pewność siebie. Ojczyzna to także język, o czym często przypominał Karol Wojtyła i w swoim poemacie, i później jako papież. Język, którym się posługujemy, język, którym mówimy, język, który dla nas pierwszy język to język polski. Jednak język to nie tylko słowa. Język to także kultura, którą żyjemy. I tak cieszy mnie, że żyjąc tutaj mogę raz po raz spotykać się z inicjatywami, pięknymi inicjatywami kulturalnymi organizowanymi przez Polaków. Kiedy przyjechałem do Maryville, to czymś, co mnie także zachwyca, są takie dwa miejsca. Tym miejscem jest nasza panorama tysiąclecia, ta piękna panorama, ta nasza historia, można by powiedzieć w pigułce, historia chrześcijaństwa w Polsce, długa historia, piękna historia. I zawsze wręcz wzruszam się, kiedy widzę dzieci, małe dzieci, które oglądają, przyjeżdżają z rodzicami, oglądają i biją brawa i takimi dużymi oczami na to patrzą. Gdzieś to zostanie, będą chcieli wrócić, będą chcieli słuchać tego na nowo, bo jest o czym mówić. To jest cudowna historia. A drugim takim miejscem jest nasza sala milenijna, w której mogę sobie wyobrazić to, jak przed laty, przecież tam organizowano i koncerty, i chóry, i więc podtrzymywano kulturę. Kultura, nasz język, to także wyraża naszą ojczyznę. Dalej trzeba powiedzieć, że ojczyzna to wolność. Dlatego tak bardzo Polacy szukali tej wolności i nieraz w poszukiwaniu tej wolności szli dalej. Ojczyzna to wolność. Pomagali tym, którzy zostali w kraju właśnie po to, żeby odzyskać wolność. Nie można żyć w domu, w którym człowiek czuje się skrępowany. W tym domu potrzeba wolności. Ale równocześnie, kiedy patrzymy na ojczyznę z perspektywy wolności, to trzeba przypomnieć sobie dwa cytaty, dwa zdania. Najpierw Norwid, który mówił, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. I ten obowiązek także z wielkim szacunkiem patrzy na to, jak tutaj żyjecie, co robicie, jak ciągle i ciągle do Polski były wysyłane dobra, które wypracowywaliście.
Moi kochani, ja dzisiaj chcę powiedzieć jako świeży człowiek na amerykańskiej ziemi, że to, co zrobiliście i to, co robicie dla Polski, dla kraju, to jest ogromne, to jest niewyobrażalnie wielkie. Ale dzisiaj także czuję się w obowiązku, żeby powiedzieć wam, moi kochani Polacy, bracia i siostry, pamiętajcie o tym, że żyjecie tu i teraz, że wszystko daliście dla innych, dla waszych domów, że czasami nie powiedziano wam dziękuję, czasami nie liczono się z waszym głosem. Każdy tylko oczekiwał, żeby przychodziło, żeby przysyłali nam ze Stanów, ile się da. Dlatego dzisiaj chcę odważyć się powiedzieć, bracia moi kochani i siostry, musicie też myśleć o sobie. Musicie myśleć o waszym życiu tutaj i teraz, o waszych dzieciach i waszych wnukach. Musicie dbać o to, żeby ci ludzie, żeby to młode pokolenie nie zapomniało o tym, skąd wy przyszliście. Musicie zająć się także sobą, bo zasługujecie na to. Nie możecie kłaść wszystkiego na poczet właśnie tego, żeby pomóc moim, którzy gdzieś tam zostali w Polsce. Pamiętajcie także o sobie. Kennedy powiedział też kiedyś, nie pytaj, co kraj zrobił dla ciebie, lecz co ty zrobiłeś dla kraju. Bez wątpienia dla tego kraju, dla ojczyzny, dla Polski zrobiliście wiele. Pamiętacie także o tym kraju, w którym żyjecie. Co zrobiłem dla mojego kraju? Myślę, że czymś, co jest takie ważne do zrobienia dzisiaj, to przede wszystkim to zakorzenienie w sercach ludzi, w umysłach ludzi naszej polskości. Dalej trzeba by powiedzieć, że ojczyzna to ludzie sumienia i ich czyn. Że ojczyzna to także nadzieja. To taki punkt, z którego możemy patrzeć w przyszłość. I może właśnie dzisiaj, patrząc w przyszłość z perspektywy naszej ojczyzny, z perspektywy Polaków na emigracji, trzeba sobie właśnie powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Siostry i bracia, bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni, żyjąc tu i teraz. Żyjmy i idźmy z podniesioną głową. Nie jesteśmy byle kim. Nie dajcie się, nie dajmy się pogardzać innym. Nie dajmy się sprowadzać gdzieś na margines. Nie dajmy się pokazać, że są lepsi od nas. Bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z naszej historii. Bądźmy dumni z naszej kultury. Bądźmy dumni z naszej wiary. To wszystko to są skarby, które nosimy w sobie. Z dumą dzielmy się z innymi. A być dumnym to inaczej kochać. To kochać siebie, to kochać to wszystko, co otrzymuję. To kochać drugiego, kimkolwiek on jest, z kim mogę podzielić się tym najlepszym, co posiadam. Jesteśmy tu dzisiaj po to, by przede wszystkim powiedzieć Panu Bogu, dzięki Ci Boże. Razem ze świętym Pawłem, który dzisiaj w drugim czytaniu usłyszeliśmy, mówi: dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podziękujmy dzisiaj za naszą ojczyznę, za Polskę. Podziękujmy za naszą polskość, za to, że jesteśmy. I prośmy, prośmy o to, byśmy nigdy nie zapomnieli o naszej ojczyźnie, o naszych korzeniach. I byśmy tę naszą ojczyznę nosili w sobie jak największy skarb, który otrzymaliśmy i który niesiemy w naszych sercach. Ten skarb, który jest nasz. Ten skarb, którego nikt nam nie może wykraść. Wiele rzeczy mogą nam wykraść. Wykradną nam dobre imię. I tutaj się też tak dzieje raz po raz. Kradną nam dobre imię. Mówią, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Mogą nam wykraść pieniądze, opróżnić nasze konta. Wiele rzeczy nam mogą wykraść. Ale dwóch rzeczy nam nie wykradną. Nikt nam nie wykradnie. Tego skarbu, który nosimy w sercu. Naszej wiary w Boga. A także naszego przywiązania i naszych korzeni ojczystych. Dlatego strzeżmy tych skarbów i dzielmy się nimi i dzisiaj, i zawsze. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak zdania pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w Duchu Świętego, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechu i życia wiecznego. Z pokorą i ufnością błagajmy Boga. Panie, wejrzyj łaskawie na swój lud i umacniaj jego pasterzy, aby prowadzili go zgodnie z Twoją wolą. Ciebie prosimy. Panie, pomóż rządzącym wykorzystywać wszelkie okazje do działania na rzecz budowy cywilizacji, życia i miłości. Ciebie prosimy. Panie, niech nasza ojczyzna Polska trwa w wierności Tobie, a wszystkich jej mieszkańców połączy troska o wspólne dobro. Ciebie prosimy. Sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością, przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego. A wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramę nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Jakiekolwiek nasze działanie nie miałoby sensu. I chcę powiedzieć w ten sposób, że nie byłoby żadnych powstań, ani śląskich, ani listopadowego, ani styczniowego, ani warszawskiego. Nie byłoby cudu nad Wisłą również, gdyby nie wielka miłość do ojczyzny, wielki patriotyzm ówczesnych pokoleń. Oni nie liczyli się z tym, czy z tego coś będą mieli. Oni wiedzieli w wielu przypadkach, że idą na pewną śmierć, ale dla nich umiłowanie ojczyzny było czymś nadrzędnym. Więc chcę tutaj z tego miejsca powiedzieć, że życzyłbym sobie i wszystkim, żeby te wartości patriotyczne do nas wróciły. Żeby hasło, jakie często spotykało się wtedy na sztandarach, czasami jest i teraz, Bóg, honor, ojczyzna, było naszym przewodnim hasłem. Ciśnie mi się na usta. Ciśnie mi się na usta właśnie taka historia, którą pewno większość Państwa zna, gdzie była rodzina, w której było trzech synów. I najstarszy syn z ojcem poszli na wojnę i nie wrócili. Więc przyszła kolej, żeby szedł ten drugi. Ludzie, sąsiedzi mówią do tej matki: kobieto, co ty robisz? Przecież już dwóch najważniejszych ludzi z rodziny straciłaś. Więc ona pobłogosławiła tego drugiego i też go posłała na tą wojnę. Ale gdy i ten nie wrócił, i przyszła kolej na tego najmłodszego, ludzie już dosłownie prawie, że jej dokuczali. A ona zawinęła mu kawałek kromki chleba i powiedziała: idź również i ty i nie bądź gorszy od innych. Więc to są takie przykłady patriotyzmu i bohaterstwa, że tego się dzisiaj od nas nie wymaga. Dzisiaj się od nas wymaga rozsądku, mądrości i poszanowania pewnych wartości. Nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się otumanić. To, co tutaj ksiądz Łukasz powiedział. Musimy pamiętać o naszych korzeniach i musimy znać swoją wartość. Żeby nikt nas nie spychał na margines. Bo my naprawdę nie jesteśmy jakimiś ułomnymi ludźmi, czy jeszcze nie chcę się tutaj wyrażać. My naprawdę stanowimy wielką społeczność z bogatym doświadczeniem historycznym. Chcę jeszcze tutaj z tego miejsca zaapelować, żeby wiele ludzi, którzy tak skutecznie próbują nam bronić, wtrącać się w sprawy Polski, zaprzestali tych dogmatów swoich wygłaszać, mówiąc w cudzysłowiu. Bo to, że Polska jest wolna, to oni tak uważają. Bo to, że Polska stanowi sama o sobie na dzień dzisiejszy, też oni tak uważają. Jeżeli my jesteśmy naprawdę obywatelami Polski jeszcze, a wielu z nas jest, i czujemy korzenie w Polsce, powinniśmy się wtrącać i to mocno. Nie w jakiś psychopatyczny sposób, ale naprawdę. Ale naprawdę, żeby to było dobre i dla nas, i dla polskiej racji stanu. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, w imieniu Kongresu Polonii Amerykańskiej chciałabym również podziękować wszystkim za przyjście. Zwłaszcza chciałam podziękować za piękną homilię, jaką wygłosił ksiądz za odprawienie mszy. Jak również chciałabym podziękować panu Strumińskiemu, który jest przewodniczącym tego pikniku. Chciałabym podziękować panu Strumińskiemu, Bogdanowi, który jest przewodniczącym tego pikniku. Dzięki niemu ten piknik mamy. To była jego inicjatywa, który pracował bardzo ciężko. Ale również pracowali inni. Właściwie wszyscy, którzy należą do Komitetu Polskiego, pracowali bardzo ciężko, żeby ten piknik mógł powstać. Chciałabym również podziękować wszystkim naszym sponsorom. Większość są tablice tam z tamtej strony, więc Państwo możecie się zorientować, kto nas popierał. Chcę również panu Strumińskiemu podziękować za piękną, patriotyczną przemowę. Chciałabym Państwa, zanim jeszcze po mszy, parę słów wygłosi pani profesor Mira Kresz, a jeszcze wcześniej będzie odśpiewany hymn przez panią Małgosię Wilczek, która jest harcerką, a wiadomo, że w ten sposób chcemy również uczcić Powstanie Warszawskie, bo wiemy, że w Powstaniu Warszawskim walczyli harcerze. Chcemy jak najbardziej uczcić rocznicę 92. cudu nad Wisłą. Proszę Państwa, my dzisiaj również potrzebujemy cudu. Polska potrzebuje cudu, Polonia potrzebuje cudu. Chodzi o to, żebyśmy się zjednoczyli, żebyśmy stanowili siłę, żebyśmy się mogli bronić. Bardzo często słyszymy w mediach, już nie mówię o prezydencie, polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. Dlatego zbieramy fundusz. Chcemy założyć fundusz na obronę dobrego imienia Polaka. Ten piknik właśnie jest początkiem. Dlatego proszę bardzo o wykupywanie loterii. Wydaje się, że może te etykiety są dość drogie, bo 10 dolarów jeden, ale mamy bardzo cenne nagrody. Później będzie losowanie, jest dużo, dużo nagród, więc zachęcam, są panie, które chodzą, sprzedają, po sprzedaży będziemy zbierać później te etykieciki, żeby mogły brać udział w losowaniu. Również chciałam podziękować vendorom, to znaczy restauracjom, które przyjechały, mają bardzo dobre jedzenie. Państwo, jeżeli będziecie chcieli kupić coś na obiad, a warto, najpierw tam będzie, tam jest kasa przy tamtej stronie i trzeba będzie wykupić takie bileciki za, no, w zależności od tego, co się chce jeść, czy tam za 8 dolarów, czy za 6, czy za 10. Tak samo jest dobre piwo, Żywiec, nie ma lepszego polskiego chyba, a przynajmniej słynne, więc też trzeba będzie wykupić bileciki i tam są panie, jest pan, którzy sprzedają, będą sprzedawać piwo. Jest pani, która będzie prowadziła zajęcia z dziećmi, będzie ich tam malowała, przeróżne gry i tak dalej, więc tam gdzieś z tyłu chyba będzie, Państwo zobaczą. Poza tym będą rozgrywki sportowe, będzie siatkówka, będzie rzut do celu, jakiś tam błyskawiczny rozgrywka szachowa, to co wiem, prowadzi to pan Bogusław Niemczewski. Jeśli chodzi o siatkówkę, to z tamtej strony miała być koszykówka, ale niestety ksiądz się nie zgodził, bo nie ma właściwie boiska. O, przepraszam, nożna, ale nie ma odpowiednich warunków, nie ma specjalnego boiska. Więc być może, że ksiądz się zgodzi na jakieś tam strzały, ale to już zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze raz chciałam wszystkim podziękować tym, którzy tak się zaangażowali w organizowaniu tego piknika. Wszystkim serdecznie Bóg zapłać. Proszę Państwa, czasami człowiek szybko chce coś powiedzieć i emocjonalnie podejdzie i zapomni o najważniejszej rzeczy. Chciałbym powitać specjalnego gościa na dzień dzisiejszy, również wielkiego patriotę, wspaniałego Polaka i artystę o niesamowitych osiągnięciach, nigdy nie przemijający pan Andrzej Rosiewicz. Witamy pana serdecznie. Chcę również powitać bardzo serdecznie
tutaj z nami córkę pana Seweryna, pana Wojciecha Seweryna, który zginął w katastrofie smoleńskiej razem z prezydentem i 94 osobami na pokładzie polskiego samolotu. I również poprosimy ją o kilka słów za chwilę tutaj przed mikrofonem, do mikrofonu. Dziękujemy również, nie wiem czy ksiądz Sławek jest tutaj gdzieś obok nas, ale proszę państwa, gdyby nie ksiądz Sławek, to ta uroczystość by też nie doszła do skutku. Ksiądz Sławek to jest proboszcz tej parafii. Udostępnił nam ten teren, wspomagał nas pod każdym względem jak mógł i jeszcze zwraca uwagę, że za późno rano wstajemy, że za mało robimy. No więc to było coś wspaniałego. Dziękujemy bardzo księże Sławku, obojętnie gdzie ksiądz w tej chwili jest. Także na tą chwilę nie chciałbym już przedłużać i poprosimy tutaj naszego czcigodnego kapłana o błogosławieństwo, a później, tak jak mówię, poprosimy o głos panią Anię Wójtowicz, córkę pana Wojciecha i panią profesor o zabranie głosu na temat faktów historycznych. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą Eucharystię. To jest dla mnie też nowe doświadczenie, ciągle nowe spotykania z Polakami tutaj w Ameryce. Dziękuję panu Bogdanowi i całemu zarządowi. Nasze sanktuarium Matki Bożej w Maryville, Matki Bożej Częstochowskiej, to jest sanktuarium, które jest otwarte dla wszystkich Polaków. I bardzo chciałbym i mam takie życzenie, żeby to było to miejsce, w którym także bije serce Polski, to duchowe serce Polski. I ostatnia pielgrzymka, jak i wcześniejsze pielgrzymki, była wielką manifestacją właśnie naszej wiary, naszego przywiązania także do Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękuję wszystkim, którzy spośród was brali udział w tej pielgrzymce. Ale chcę was też przy tej okazji zaprosić do Maryville przy różnych okazjach. Za tydzień będzie odpust Matki Bożej Częstochowskiej. O godzinie 12 będzie msza święta, suma. Później piknik. My w tym miejscu chcemy wiele takich śladów polskości wprowadzać jeszcze, nowych śladów polskości. Najnowszym będzie przygotowanie dwóch takich ołtarzy w naszym sanktuarium. Jeden będzie poświęcony Janowi Pawłowi II, błogosławionemu wraz z relikwiami, a drugi błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce, męczennikowi stanu wojennego tego czasu. Myślimy o wprowadzeniu jakichś tablic, wszystkiego, co nam będzie przypominało także o tym, co tutaj także manifestujemy, o tym, że jesteśmy Polakami, o naszych korzeniach, żeby to miejsce było miejscem, gdzie każdy może czuć się jak w sercu, w duchowym sercu naszej ojczyzny Polski. Dlatego zapraszam was i dziękuję także za wszelkie dobro, które wyświadczacie dla naszego sanktuarium. Niech Boże błogosławieństwo spłynie na was i zabierzcie je do waszych domów, waszych rodzin. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zanim się wszyscy rozejdziemy, prosiłabym o naprawdę dwie minuty uwagi. Przybywam tutaj z taką specjalną akcją, którą zapoczątkowała grupa wspaniałych patriotów, Polaków, katolików. Od Bożego Ciała tego roku ta grupa jeździ po wszystkich piknikach i zbiera podpisy na akcję smoleńską do naszych senatorów Illinois. Mamy gotowe koperty, listy, jak również mamy sponsorów na znaczki. Od Państwa jest tylko wielka prośba, podpis i adres zwrotny. Kochani, wiemy, że minęło już ponad 2 lata. Bez prawdy nie ma jedności. Ksiądz właśnie tutaj, w tym miejscu, powiedział przed chwilą taką piękną homilię. Bez jedności, bez patriotyzmu nic nie da się zrobić. I właśnie z tego miejsca chciałam zaapelować do Państwa. To naprawdę nic nie kosztuje, tylko podpis. A myślę, że może nie teraz jest jeszcze ten dobry czas, kiedy dowiemy się tej prawdy, o którą walczymy, o prawdę o Smoleńsku, ale może za kilka lat. Wiemy, jak bardzo przed laty, w 1989 roku, pan alderman Puciński razem z moim tatą walczył o odtajnienie dokumentów katyńskich. Musieliśmy poczekać trochę. I właśnie za miesiąc, 10 września, będzie uroczystość na Kapitolu, w przepięknej sali, na którą jestem zaproszona jako przedstawiciel rodzin katyńskich z Chicago. Będą odtajnione dokumenty, których jeszcze świat nie widział, a były w posiadaniu Amerykanów. Z tego miejsca również właśnie chciałam podziękować pani Marii Binienda, która wiele pracy wkłada w to, by dokumentacja z archiwum była odtajniona. Także nieraz trzeba poczekać, ale ta prawda ujrzy światło dzienne i prawda smoleńska też z pomocą Bożą ujrzy kiedyś światło. Bardzo Państwa zapraszam. Będę tam przy stoliku. Będę również chodzić do poszczególnych grup. Bardzo zapraszam i poprzyjcie nas. Proszę bardzo o to. Ja i na pewno wszyscy ci, którzy odeszli w tak tragiczny sposób 10 kwietnia. Oni już nie mogą prosić ani wołać. I my robimy to w ich imieniu. Dziękuję serdecznie i życzę miłej zabawy. Szczęść Boże i czołem rodacy. Nie powiedziano, że mam powiedzieć historię Polski w 5 minut, a więc patrzę na zegarek, zobaczę, czy mi się uda. Proszę Państwa, Europa to chrześcijaństwo. Drugie. Jako przedmurze tej Europy broniliśmy tego chrześcijaństwa przez 1000 lat. Jedną z największych batalii była tak zwana wojna polsko-bolszewicka. Rozkaz do marszu na Polskę zapadł na Kremlu. Pan Lenin, Trocki, Stalin, Koniew. Także, proszę Państwa, i w wyniku tej decyzji już w styczniu 1918 roku trzy armie, a właściwie dwie, Armia Północna i Armia Południowa, rozpoczęły działania, wojnę z Polską. Chcę powiedzieć, że Lenin nominalnie dał wszystkim tym małym republikom wolność, no na przykład między innymi Gruzji, a w 6 miesięcy zostały zajęte. Polska była jedynym krajem, który się ostał tej sowieckiej napaści wojskowej. My nie byliśmy celem. Po trupie tak zwanej Polski Panów armia ta miała dojść do Niemiec i stamtąd wzniecić ogień rewolucji. My to uniemożliwiliśmy.
Proszę Państwa, daliśmy Europie Zachodniej 50 lat. Daliśmy im ponad pół wieku spokoju. Ponad pół wieku spokoju. W 1944 roku powstanie warszawskie. Jestem warszawianką, a więc jest mi bardzo trudno powiedzieć w dwóch słowach o powstaniu warszawskim. A jeśli chodzi o bitwę i cud nad Wisłą, dwóch moich stryjów walczyło. Jeden był ranny dwa razy, drugi cudem dotarł do domu. Proszę Państwa, jeden miał 16 lat, drugi miał 18 lat. Ale ponieważ mam opowiedzieć historię Polski w 5 minut, to jeszcze powiem tak. Te osoby, które pytają o sens powstania warszawskiego, odpowiem tak. Jeżeli podobały Ci się gulagi i sowiecka styl władzy, który wysyłał tych chłopów i robotników, którym najpierw obiecał te ziemie i fabryki na Syberię, a tam pracowali za pajkę i mieli nigdy nie wrócić. I jeżeli się Wam podobały obozy koncentracyjne, to znaczy, że powstanie warszawskie nie miało sensu. W przeciwnym razie powstanie warszawskie miało sens. A teraz chcę powiedzieć, że wiele lat temu prezes, tutaj brat pani Ireny, zapraszał mnie do Chicago. Przyjechałam, ale Kongres Polonii jakoś nigdy nie zaprosił mnie. I myślę, że może to nie cud nad Wisłą, ale cud nad jeziorem Erie, że powiedziano, poproszono mnie i mogłam powiedzieć tę historię Polski w 5 minutach. Dziękuję Państwu. Jeżeli jest gdzieś w pobliżu pani Ania Wilczek, to bardzo byśmy prosili. Pani Małgosia, przepraszam. Pani Małgosia Wilczek, bardzo prosimy. I teraz poprosimy również Państwa, w momencie jak się zjawi pani Małgosia Wilczek o powstanie, zostaną odśpiewane hymny polski i amerykański. Później pani Małgosia przedstawi nam bardzo piękny patriotyczny wiersz i zakończy bardzo piękną piosenką. A potem na scenę wejdą Państwo z chóru pana Baralina, a później już przekażemy inicjatywę naszemu panu Grdeniowi, Grzegorzowi Grdeniowi i panu Andrzejowi Rosiewiczowi. Proszę bardzo. Wiersz teraz Feliksa Konarskiego, refrena, pod tytułem Maciek.
wszystko było. I niebo lazurowe, i słońce promieniste, i krople rosy srebrzyste, i skowronka śpiew. Wszystko było. I Maciek był rosły, pracowity, wesoły, a tyle miał sił, że jedną ręką dwa woły w miejscu potrafił osadzić. A gdy nogą o stodołę zawadził, to się stodoła waliła. Taka w nim była siła. Maciek, dziwne chłopisko, kiedyś rzucił wszystko i poszedł do lasu. Przeszła jedna noc, druga, a on w lesie coś ścinał, coś strugał, aż wystrugał skrzypce. Takie małe, lipowe skrzypeczki. Na przyzbie siadł i zaczął wygrywać kujawiaczki, obereczki i inne dziwa. A w tej grze był cały świat. I niebo lazurowe, i słońce promieniste, i krople rosy srebrzyste, i skowronka śpiew. Cała wieś się zleciała. Co za cud się stał? Calutka wieś słuchała, a Maciek grał. A potem niebo było czerwone. Zrazu z daleka, a potem coraz bliżej, kule zaczęły świstać. Starą Wojciechową zabiło pod krzyżem. A potem przyszła noc krwawa, ognista. Wdarli się do wsi jak diabły jakieś. Zaczęli wyciągać z chałup. Kto nie chciał iść, to go kułakiem albo kolbą między oczy. Nie wytrzymał Maciek. Skoczył, chwycił do rąk kłonicę i zaczął prać. I krzyczał, psia wasza mać! I prał piściami po wypasonych pyskach. Jak upiór wyglądał z bliska, kiedy aż trzech położył za jednym zamachem. Oczy żołdaków nabiegły strachem, a Maciek prał przez łeb, przez kark, skrwawiący gwar przekleństwem pluł i bił, i tłukł, a potem strzał. I Maciek, jak podcięty pień, zwalił się z nóg. A potem tylko uniósł głowę i szepnął. To za wioskę, za niebo lazurowe, za słońce promieniste, za krople rosy srebrzyste, za skowronka śpiew. Wędrujesz po świecie i patrzysz, i czegoś ci brak. I myślisz, że tam gdzieś to wszystko wygląda nie tak. Choć tutaj są ludzie i domy, i słońce, i wiatr. A jednak to wszystko, to inny, odmienny jest świat. Tylko tam słońce świeci inaczej niż tu. Tylko tam słowik śpiewa piosenkę do snu. Tylko tam w jasną noc księżyc puka dyskretnie do bram. Tylko tam każdy z nas nie był smutny i sam. Tylko tam Wisła bije falami o brzeg. Tylko tam, tylko tam są konwalie i śnieg.
Wiosna kwitnie jaśminem, a jesień pachnąca jak kwiat. Tylko tam jest twa młodość, twe szczęście, twój świat. W łazienkach łabędzie są białe i biały jest pes. Na plantach wiewiórka dzieciarnię rozśmiesza do łez. Park Stryjski rozbrzmiewa piosenką, znasz dobrze jej treść. Na górze Trzech Krzyży kukułka ukryła się gdzieś. Tylko tu wszystko obce i inne niż tam. Tylko tu, w tłumie ludzi obijasz się sam. Tylko tu.
Znosiłaś w męczeniu męki Golgoty, czekałaś cierpliwie wolności i słońca, i kary dla wrogów za tyle sromoty. Dziś Polska wciąż walczy, przepojona wiarą w zwycięstwo sprawiedliwości i że wolność w końcu nadejdzie. I będzie to prawdziwa wolność. Tym zaś, którzy życie swoje poświęcili dla niej, których grobem były pola Warszawy, tajgi tundry Syberii, piaski Sahary, Monte Cassino i Katyń, wieczny odpoczynek racz dać Pani. Dziękuję bardzo. Zapłat. Thank you.
bardzo zespołowi, ale jak mi podpowiecie, jak was wypowiedzieć, żebym nie przekręcił. Można panią trzeba się samemu przedstawić. To był zespół... Czernowier. Czernowier. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Wesołych świąt życzy państwu Partia Miłości i Rząd. Nowy rząd. Nasz rząd i wasz rząd. Mówi wasz nowy premier. Dawid Copperfield. Pojawiam się i znikam. Ladies and gentlemen. Misters, Mrs. and Mississippis. My Polish brothers and sisters and szwagiers. New generation of producers and managers. Kuba Exelman, Beauty Klinik, Sławomira, Unciotka Rosenzweigowa, proudly present Polish star. Independent, independent. Fair, czyli za chwilę przed państwem, największy showman wszystkich estrad świata, ulubieniec poprzedniej ekipy, pieszczok socjalizmu, dar Mazowsza, chorągiewka w rękach Gorbaczowa, przyjaciel Ałganowa, kiedyś uśmiech PRL-u, obecnie pułkownik moherowych beretów. Za chwilę przed państwem na żywo i w kolorze niedoszły solista zespołu Jarzębina w programie pod tytułem Koko Spoko. A teraz kurtyna w górę, Krzysiu. Kurtyna w górę i pełne oklaski. Biało-czerwona znów płynie nad nami. Biało-czerwona, ale wciąż tacy sami. Biało-czerwona, kolor jeszcze pamiętasz. Biało-czerwona, dobrze, że chociaż od święta z młodej pieśni się wyrwał. Śpiewamy! Wielkim bólu i rozterce i za wojskiem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował, nad serduszkiem się oszalił, więc jego pleca kastował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce zakochane twoje serce. Może to tajemnie kochasz i po nocach też mi szukasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. I dziewczyny, rzućcie wierzby na życie z bladu, co serce wie. Nie płacz, dziewczyno ma, bo na wojence nie jest źle. Do tańca grają nam armaty misusze. Śmierć kosi niby łam, lecz my nie wiemy, co to lęk. Biało-czerwona znów płynie nad nami. To taka galopada właśnie, o! Biało-czerwona, mamy wciąż tacy sami. Łeni pod okienko. Biało-czerwona, kolor jeszcze pamiętasz. Biało-czerwona, dobrze, że chociaż od święta. I refrenik amerykański. Proud to be Polish, proud to be Polish, ba 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 ba, ba ba ba, Polish.
Stodysz, a w Połysz, a w Ciów, o Hasbekto. O mój rozmarynie, rozwijaj się, o mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. A jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Zatrzymaj, proszę. Ty mnie tych łanów zatrzymałeś, wiesz. Słyszałeś, co ta piękna dama do mnie powiedziała? Powiedziała, nie kocham cię. I drugi raz powtórzyła, nie kocham cię. A ta piękna dama mówi, ja też cię nie kocham. Taki brak miłości. Pewnie nie oglądają jak miłość, no. W tych dramatycznych warunkach musiałem przerwać tę przepiękną wiązankę, a szkoda, bo ona się ładnie rozwija, ewoluuje. Byłeś Polish, katolisz, prawda? A na końcu jeszcze Polish, katolisz, non alkoholisz. Tak ładnie. Na szczęście mam też miłe wspomnienia związane z tą wiązanką. Kilka lat temu na gali w Warszawie śpiewała, w pierwszym rzędzie siedziała pani Zyta Gilowska, ówczesny minister finansów i wicepremier. Patrzę na panią Zytę i śpiewam Zakochane twoje serce. A pani Zyta tak. Tylko tyle i aż tyle. Że widzicie, nie tylko premier, minister, ale przede wszystkim wrażliwa kobieta. I wprowadziłem panią Zytę w taki dobry nastrój, że potem od razu zniosła podatek od spadku i od darowizny. Miliardy ofiarowała społeczeństwu. Dlatego musiała odejść. Ale teraz, jak już nie ma podatku od spadku, nareszcie opłaca się umierać. I to się nie ma co ociągać. Szybko, zanim zmienią ustawę. Tym niemniej witam państwa wysoką obecność w naszych niskich progach. I rad jestem, że mogę koncertować dla naszej kochanej, wspaniałej, zaoceanicznej, tutaj rodackiej, naszej polskiej, jedynej. W Chicago, tu, w waszej miejscowej operze leśnej. Tu, na waszym miejscowym Wembley. Ludzie, ryk, Wembley! Ale żeście zaryczyli. W Chicago, właśnie w Chicago, najpiękniejszym amerykańskim mieście ze wszystkich polskich miast. Niech żyje, niech żyje, Wiesław, Wiesław, Oleko, Don, Bron. No, pierwsze noty przełamane, cieplej się zrobiło, będzie foto chyba. Montaż. Będzie foto. Szkoda. Poprawiłem urodę, a tu nie ma foto. No. Także pierwsze noty przełamane, cieplej się zrobiło, najcieplej to jest mi w główkę. Słomiane karakuły. Prezent od Michaiła. Nie chciałem państwu nic sugerować. Pomożecie? Co łaska plus taks. No ciepło się zrobiło. Jakaś sponsorka się szykuje. Zdaje się tutaj. Wyciąga jakieś, drobne sięga. Niestety bardzo drobne wyciąga. O nie, kochani. Jaka to piękna, młoda dama, naprawdę. Ależ to przystojny młodzieniec, naprawdę. No, ciepło się zrobiło, chyba zacznę się rozbierać. Uwaga! Rozbieram się. Słyszę, że wielbicielki się ożywiły. Chcecie obejrzeć? Chyba mego ciała?
na tle szmaragdowych wód Bałtyku. No to rzućcie potychu i się rozwierzę. Drogie panie, to był żart cyniczny, naprawdę przestańcie tutaj tego. Chyba że na Grecję, Wenecję i te, no. Ludzie, to żart, co to wy żartu nie czujecie, żart cyniczny. Proszę państwa, teraz zaśpiewamy razem ładną piosenkę o Warszawie. Wszyscy refren znają. Prosiłem, żeby wstrzymać loty, ale jakoś na razie nie słyszę. Wszyscy refren znają, śpiewamy. Gwiazda, niebo błyska, gwiazdami fale drżą. Lecz spójrz na gwiazdę z bliska, to światła Warszawy są. Już teraz, niedaleko, już gwar huczy most. Tym mostem ponad rzeką, do miasta trafimy wprost. I cóż mi więcej trzeba, Warszawa, ja i ty, a w górze błękit nieba, a to już wystarczy mi. Wśród ruin pokoik mały, maleńkie okna drzwi, to jest majątek mój cały, ale to wystarczy mi, że tam ktoś bogatszy, że pieniądze ma. Lecz ten ktoś nie patrzy tak na Wisłę z okna co dzień jak ja. I cóż mi więcej trzeba, gdy Wisła w dole śni, a w górze błękit nieba, a to już wystarczy. Śpiewamy raz. Na, 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 na. Profesor, kto z Warszawy śpiewa? Reszta klaszcze. Tam, tam, tarli, tam, tam, da, 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 li, da, da, da. Że tam ktoś bogatszy, o, że pieniążki ma. Lecz ten ktoś nie patrzy tak na Wisłę z okna co dzień jak ja. I cóż mi więcej trzeba, mi Wisła w dole śni, a w górze błękit nieba. Wystarczy mi, bo Warszawa, ja i ty, a to już wystarczy mi. Ludzie, patrzcie, ludzie, Małysz! Adam Małysz, świetny sportowiec, fajny gość. Znam go osobiście jakieś 9 lat temu, pojechałem do niego do Wisły, tam gdzie on mieszka. A żeby zaśpiewać pieśń, którą o nim napisałem, do pięknego Mazura ze strasznego dworu Stanisława Moniuszki, napisałem słowa, powstała pieśń pod tytułem Adam Małysz, orzeł biały. Już wtedy jakiś tygodnik na pierwszej stronie napisał o nim 56 kg dumy narodowej. A teraz już 59. Dumy nigdy za wiele. Proszę państwa, ja głoszę taką teorię ze sceny. Z moich obserwacji, podróży i notatek wynika, że jeżeli chodzi o poczucie humoru, to my Polacy jesteśmy bardzo dowcipnym narodem. Jeżeli chodzi o poczucie humoru, ja nie wiem, czy jakiś naród na świecie nam może podskoczyć. Ja byłem na różnych kontynentach, w różnych międzynarodowych towarzystwach, wszędzie byłem najśmieszniejszy. Cały świat się ze mnie śmieje, a ja nic. Tak, no bo ja jestem z Warszawy. Nie wyglądam, a jestem. Dlatego chciałem państwa krótko wprowadzić warszawski klimat. Wspomnę dwie legendarne postaci warszawskie, Jana Chimisbacha i Zdzisława Maklakiewicza. Zdzisiu, Jasiu bardzo lubili kierować swoje kroki do sklepu monopolowego. Wyszli do sklepu, stanęli przy ladzie, tak patrzą, patrzą, mówią, jak to pięknie. Janek patrząc z ufnością w oczy Zdzisia mówi, Zdzisiu, jedną weźmiemy. A Maklakiewicz mówi, nie Janek, weź dwie. O Zdzisiu, ale kto to wypije?
A Maklakiewicz mówi, a jak się stłucze? No Janek przyparty do muru przeździsiał i, no dobra, Lisiu, dwie, ale na twoją odpowiedzialność. Podchodzi sprzedawczyni mi, skrzynka, wódki i dwie oranżady. A teraz, proszę Państwa, coś z cyklu piosenki znane, lubiane, oczekiwane, jakby z programu pod tytułem Andrzej Rosiewicz, 40 lat plus VAT. Jeszcze jeden dzień szczęśliwy, na drugie tyle teraz. Przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat wciąż roztacza uroki swe i czeka, żeby brać na garzeli życia. Kręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie. Spać! A gdy dziecia zmagania, śmiej się z tego brania, bo masz 40 nowych lat. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada, karta stół. Więc nie wbijaj głowę, że już masz połowę, ale że dopiero po 40 lat minęło, to piękny wiek. 40 lat, jeszcze jeden dzień szczęśliwy, na drugie tyle teraz. Przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat wciąż ci roztacza uroki swe i czeka, żeby brać na karce życia. Pokręcisz się, tyle by tylko nie za wcześnie spać. A ty dziecia słone, żony puszczaj brania, bo masz 40 nowych. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, piosenka ma już trochę lat. Poczekajmy, Grzesiu. Piosenka ma tyle lat, proszę Państwa, słucha się jak nowej, prawda? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nic dziwnego, że piosenka jak nowa. Nasz utalentowani twórcy, muzyka Jerzy Tytuś Matuszkiewicz, słowa Jan Tadeusz Stanisławski. Amerykanie na takiej piosenki mówią Evergreen. Tego się trzymajmy. Proszę Państwa, media. O nie, jeszcze muszę coś nawiązać fajnego. Mianowicie tam jest i czeka, żeby brać, prawda, to życie, ten los, żeby brać. Miesiąc temu Marek Sierocki, znany z Teleekspresu, opowiedział mi fajny żart. Przychodzi pani do klasy, pyta się dzieci, kim kto chce zostać. Potem mówi, ten chce z policjantem, ten lekarzem, ten strażakiem. A ty, Jasiu, kim chciałbyś zostać? Mówi, ja, że pani, to tak bardzo marzył, żeby zostać Menelem. Menelem? A dlaczego, Jasiu? No wie pani, do szkoły się nie chodzi, lekcji się nie odrabia. Chodzi się z kolegami po powietrzu, tanie wino się pije. I to jest takie, wie pani, takie prawdziwe życie. A skąd ty to wiesz, Jasiu? No tatusia. Tatusia, i chcesz być Menelem? No chcę. Mija 30 lat, przenosimy się do Abu Dhabi, najbogatszy kraj arabski. Apartamentowiec najdroższy na świecie. Jan już jest biznesmenem.
a 200 metrów apartamentu, 100 metrów tarasu, tu jacuzzi, tu spa. Tam kierowca w białych rękawiczkach czeka stretch limo na dole, to też Jana jest. Jacht pełnomorski przy Abramowiczu stoi tam obok tego jachtu, to też Jana. Jan stoi w garniturze od bossa, w krawacie jedwabnym do kolan. Pali najdroższe cygaro, pije 30-letnią whisky. Podchodzi piękna sekretarka i panie prezesie, helikopter na dachu wylądował i czeka. Ja tak stoi, stoi mi tak. W mordę jeża. W którym momencie popełniłem błąd? Media atakują nas taką ilością informacji, że już prawie zapomnieliśmy, iż dotarliśmy do trzeciego tysiąclecia. Ale w czasach żyjemy, co? Nie przełom wieków, tylko tysiąclecie. Podobno kto dociągnął do trzeciego, już będzie żył na wieki wieku. Jednocześnie ludzie są zaniepokojeni, jak to się będzie żyło w tych nowoczesnych czasach. Wśród tych SMS-ów, tych e-mailów, tych iPodów, tych iPhone'ów, tych Google'ów, tych Windows'ów, tych YouTube'ów, tych Facebook'ów, tych Apple'ów. Czy będzie jeszcze miejsce dla Big Brothera? Czy będzie miejsce na pierwiastek ludzki? Czy będzie jeszcze serce do serca? Czy już tylko serce do komputera? Teraz tyle pytań, niepokojów, pomyślałem, dobra, zostanę, Grzesiu, prorokiem. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, jak będzie się żyć na świecie. Pytają mnie wszędzie, co będzie, gdy wejdzie w to trzecie już tysiąclecie. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, czy dobro, czy zło zwycięży. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, czy wszyscy polecimy na księżyc. Jestem prorokiem, mam czoło wysokie, mam czoło wysokie i każdy zazdrości tej mojej proroczej mądrości. Prorocy, ajajaja, barabili papa, mam czoło wysokie i każdy zazdrości tej mojej proroczej mądrości. Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie i jakie na tej do przemiany. Czy będą klonować już owce i małpy i inne też ludzkie organy? Pytają mnie wszędzie, co będzie, jak będzie, gdy przyjdzie zaśpiewać pieśń nową. A jeden też księć zapytał mnie wprost, czy będą klonować teścią. Jestem prorokiem, mam czoło wysokie, mam czoło wysokie i każdy zazdrości tej mojej proroczej mądrości. Prorocy, ajajaja, barabili papa, mam czoło wysokie i każdy zazdrości tej mojej proroczej mądrości. A jeśli już będą organy te ludzkie klonować, co budzi emocje, to ile tak będzie wątroba kosztować i czy będą jakieś promocje? Czy będą podwyżki, czy będą obniżki i przeceny sezonowe? Bo są tu na sali klienci, co kiedyś wątrobie już dali popalić. Czas, czy kiedyś sięgniemy gwiazd? Que sera, sera. Everybody please, que
Przedam rąbankę, słoniny, kaszankę i wino do zębów. Teraz jest wojna. Kto handluje, ten żyje. Jak przedam rąbankę, słoniny, kaszankę i wino do zębów. No widzicie, jak ładnie śpiewacie? Jak słucham, to patrzę o wiele ładniej niż jak w tym programie, jak oni śpiewają. Także widzę tu szansę na sukces. Pojadę do Warszawy, zgłoszę was w tym składzie, jakim jesteście, do programu Mam Talent. Tylko że ja rąbankę, kaszankę, muszę z tym tekstem uważać. A wy napiję i napiję. Trzeba uważać z tym napiwem. Teraz już nie tak, jak się w PRL-u piło teraz. W Zjednoczonej Unii Europejskiej już inaczej się napije. Już się napije ze standardami. Z umiarem się napije. Ponieważ niektórzy mówią, że picie z umiarem nie szkodzi w żadnych ilościach. Ja się kiedyś napiłem z umiarem. Umiar już nie mógł. Trzeba uważać, nie tak jak w PRL-u, to inaczej, bo w PRL-u to pan był malutki jeszcze, proszę pana. Na chleb pan mówił B, na piłkę plebla, a na księdza Zoro. No i w tamtych pięknych, egzotycznych czasach jechał sobie wstawiony kierowca syrenką, zatrzymuje go milicjant. I panie kierowco, pił pan. A mówi, a co powiem wozu, to jestem samochodem? Także dobrze kierowcy zrozumieli, już mniej łykają za kółkiem. Bo kto łyka za kółkiem, to go teraz łykają razem z kółkiem. Chociaż niegdzie te tradycje są podtrzymywane. Tak od nowego targu w dół. I go obstawiony baca, trzyma jego policjant, ba co piliście? No piłem, no to prawo jazdy. A oddaliście? Coś dla młodszej generacji, żeby zrozumieli, co się nie wstawiam, nie patrzę jako nowego targu, na swojego policja. No co piliście? No piłem. No dobra, wyjazdy, Nimo. Do jutra stacji, ty z Nimo. Jakiś adres, jakiś macie? Amo. A jaki? A www.gazdamałpa.pl owca. Proszę państwa, jeszcze nie podałem właśnie tytułu mojego dzisiejszego występu, uroczystego zresztą bardzo. Prawdziwy tytuł mojego występu jest taki. Ojciec porządny, matka porządna, a syn piosenkarz. No i jako piosenkarz jakieś 2 miesiące temu w Warszawie, chyba parafia Świętej Trójcy na Solcu, koło Wisłostrady. Tam pani profesor potem państwu opowie to, bo historycznie bardzo świetnie, 5 minut historii Polski, a zobaczymy jak z geografią jest. W każdym razie ja potem podszedłem, pani profesor, pogratulowałem wystąpienia i powiedziałem, że pani profesor jest szeryfem tutaj dzisiejszej uroczystości, prawda? Brawa, brawa. No i warszawianka to bardzo cenna też. No i tamże właśnie, jakieś 2 miesiące temu zostałem zaproszony, żeby wystąpić, a tytuł programu całego tej niedzieli nazywał się Hiszpańska Niedziela. Zresztą tam jeszcze są nabożeństwa po hiszpańsku, ambasador czasem przyjdzie i tak dalej. No i mnie zaprosili oczywiście na hiszpańskie, ostatni Hiszpan z Mazowsza. No i wystąpiłem tam, przypomniałem sobie, co ja po hiszpańsku mogę sobie przypomnieć. No i taki przebój był wspaniały przed laty. Pomyślałem, dopisałem do tego słowa.
I za chwilę będziemy te klimaty hiszpańskie uprawiać, klaszczemy, tańczymy, kto co, co chce, to jest w każdym razie bardzo taki hiszpański w swym klimacie, że tak powiem, utwór, a to wszystko się nazywa E Viva España! Odlatuje w tamte katalońskie strony, tam gdzie piłka to jest narodowa gra, tam gdzie Messi i krasnale Barcelony, Leo Messi, ta argentyńska mgła, Real Madrid, Barcelona, Espanyol, tam gdzie 100 000 gardło na gol, tam gdzie kobieta nim śpiew. E viva España, gdzie tańczy salonowy lew. E viva España, mnie nie przestraszy wygaryk. E viva España, mnie nie poskoczy żaden byk. Karmazy nowy byk. Olesie! Na sztuce ci o stół, a ty z byka ugotujesz mi pierogi. Po pierogach ukochana będziesz ją, razem ukochana mnie będziesz we. W tej hiszpańskiej krainie, ale tam gdzie kobieta wino śpiew. E viva España, gdzie tańczy salonowy lew. E viva España, przestraszymy karyk. E viva España, mnie nie podskoczy żaden byk. Karmazy nowy byk. Na siebie. E viva España. E viva España. Hiszpańską tę balladę, to śpiewam ze mną pokolenia trzy. Śpiewam ojciec, śpiewa szwagier, śpiewa dziadek, babcia także ze wzruszenia roni łzy. Babcia czuje także ten gorący rytm, ten hiszpański nadwiślański nowy hit. Tam gdzie kobieta wino śpiew. E viva España, gdzie tańczy salonowy lew. Przestraszymy karyk. E viva España, mnie nie podskoczy żaden byk. Karmazy nowy byk.
Syntetyczne słowo. Wszystko wiemy. Więcej niż od tych polityków. To jest wielki mistrz. Jak długo będziemy mieli Rosiewicza w Warszawie, to Warszawa jest stolicą Polski. Proszę Państwa, ja powiedziałem, że Pani Profesor to jest szeryf dzisiejszej imprezy, a to jest oprócz tego, że mój rzecznik prasowy, to jeszcze Różowa Carmen! Proszę Państwa, jeżeli będziecie Państwo jeszcze na jakiejś imprezie w tym roku, letniej jakiejś, bo to jest ten rok, ten wyjątkowy rok dla Polski też, przynajmniej jeżeli chodzi o sport, i nie będzie tej piosenki, to impreza jest nieważna. Dlatego że za chwilę ją zaśpiewamy. Pamiętacie Państwo te piękne kobitki ludowe, co w taką naturalnością wyszły i wygrały. I to był hymn piłki nożnej Euro 2012. Paru zakompleksionych panów nie dopuściło ich, bo powiedziałeś, że to obciach, że to fiocha, a oni mają po prostu kompleksy. To wychodzą panie, które są naturalne. Nie, Polsko do boju, Polsko, bo, Polsko. Ile tych sztucznych facetów można słuchać? A tu kobietki naturalne, fajne. Dlatego też za chwilę otwieramy na tej pięknej ziemi chicagowskiej prawdziwe otwarcie Euro 2012. Przy czym będziemy to śpiewać i tańczyć. Tam jest taka zwrotka, która się powtarza. To te słowa powtarzamy. Ale poza tym uczestniczymy w ruchu scenicznym, czyli wstajemy i tańczymy. Proszę Was, ja pokażę, co my robimy. Wszyscy wstają, rodacy, Polacy, głowa do góry, damy radę! Niech żyje wolność! Tak, proszę Państwa, będziemy mieć tak. Koko, koko, eurospoko, patatatatarata, takie sobie, dobra? I robimy takie, takie wtedy, jak zwrotki powtarzamy, a refreny takie, patrzcie, co robimy. Koko, koko, eurospoko, koko, koko, będzie fajnie, ta. Proszę bardzo. Sensation. Proszę Państwa, jak już jesteśmy przy piłce nożnej, bo kto z nas nie grał w piłkę,
Wszyscy mężczyźni jako chłopcy, wszyscy grali piłkę. Ja też grałem. Górny Mokotów, panie profesor. Górny Mokotów. Tam myśmy założyli... był turniej dzikich drużyn w Warszawie. Złotą piłkę to się nazywało. My założyliśmy drużynę pod tytułem Diablęta Mokotów. Teraz to by się nazywali Nergaliki. A wtedy Diablęta Mokotów wygraliśmy nawet ten turniej. Ale wracam jeszcze do tego, że potem oczywiście cały czas piłką się interesujemy. No i miałem przyjemność i zaszczyt znać pana Kazimierza Górskiego. Jest tutaj rodzice pana tutaj przystojnego, dobrze zbudowanego, z przedziałkiem tutaj, pan, pak. Jego rodzice są ze Lwowa, proszę państwa. O, właśnie ci państwo, brawa lwowiacy. Prawdziwy Lwów, Chicago, proszę państwa, wspaniale. No więc pan Kazimierz Górski był też ze Lwowa. To jest takie fajne powiedzenie z Wrocławia. Pan z Wrocławia, ja też ze Lwowa. Bo tam jest dużo lwowiaków. No i pana Kazia mam zaszczyt znać i przyjemność, dusza lwowska, wspaniały facet. I zbierałem anegdoty o nim. Jeszcze on żył, ja mówię, panie Kaziu, zbierałem o panu anegdoty. I opowiedziałem mu jedną, którą miałem zasłyszaną. 70. lata, wspaniałe czasy polskiej drużyny, on trenerem, Jan Ciszewski sprawozdawcą. Taka jest kondensacja tych trzech wspaniałości. No i gramy z Włochami, tam jakoś jest 1-1, czy jakoś nie za bardzo idzie tam coś do tego, do przerwy. No normalnie trener wzywa drużynę i panowie przerzuty, krycia, coś tego, a pan Górski nie jest, tylko woła Kazimierza Dejnę, kapitana drużyny i tak, Kaziu, my gramy w tamtą stronę. A sam przeżyłem, właśnie sprowokowałem pewną sytuację, to też było powiedziałem, bal mistrzów sportu w hotelu Mario w Warszawie, ja tam się znalazłem, patrzę, pan Kazimierz go dużo znałem. On wychodzi tak troszkę o kulach, tam podtrzymywał się kogoś i chce wychodzić. A ja podchodzę do niego i tak, panie Kaziu, koniaczek pan ze mną wypije? A on patrzy na mnie, nie mogę panu odmówić. Proszę państwa, kupiłem sobie kiedyś taki kapelusik, o taki właśnie. Patrzę, jak mi ładnie, prawda? Tutaj jest. Ja lubię folklory, różne takie rzeczy. Poszedłem do fryzjera tam z półtora miesiąca temu w Piasecznie, tam blisko mieszkam. Tak wiedział się, pytam i tak, obciąć panu tutaj, tak. A mówię, proszę pana, nie obrzezali mnie, to się zemszczę, tnij pan. Patrzę, jak ładnie mi do twarzy i pomyślałem, to mnie zainspirowało do takich trzech piosenek, jedną państwu z nich zaśpiewam. Kiedyś napisałem taką piosenkę w Lubartowie, pamiętacie państwo, kiedyś tam 20 lat temu, a teraz taka nowa powstała i to jest właśnie ta piosenka. Jest to jedyna ballada żydowska o morzu. A zaczyna się tak, morze tak, morze nie. Basówka, dobra wódka, zapomina się o smutkach. Szabasówka, dobrze życie zna. O jewo świecie w powiecie, najbogatsza gmina w świecie. Kto jest gminie, to ten dobrze ma. Szabasówka, dobra wódka, zapomina się o smutkach. Uczy, jak masz żyć i z życia brać. Gminie, będziesz cielny w niebie, nie myśl tylko co dla ciebie gmina, ale ty co gminie możesz dać. Może tak, może nie, może dobrze, może źle. Może tak, może nie, będzie tak źle. Może tak, może nie, może dobrze, może źle. Może tak, może nie, będzie tak źle. Aj, waj, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Aj, waj, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Aj, waj, nieszczęśliwy, bo dlatego nie ma u nas rami na dobrego. Jeśli gmina cię popiera, no to czeka cię kariera Freda Stera albo inny Kelly Jean. Jeśli gmina cię popiera, no to
czeka cię kariera, bo to najbogatsza z wszystkich min. I jeśli czeka cię kariera, no to czeka cię kariera i nie martwi ciebie nic, a nic. Jeśli klina cię popiera, to kariera Fred Astera, bo to był Fryderyk Austerlitz. Może tak, może nie, może dobrze, może źle, może tak, może nie będzie tak źle. Może tak, może nie, może dobrze, może źle, może tak, może nie będzie tak źle. Aj wej, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Aj wej, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Gdyby u rabina mądra głowa, nie byłaby dziura budżetowa. Życie wiesz wysoko i nie oko to za oko, czy też jakiś inny ząb za ząb. Tak to było w testamencie starym, ale w tym momencie widzisz Icek, to był błąd. Idź przez życie wiesz wysoko, tylko kłaniaj się obłokom i pamiętaj Icek, że zło robi zło. Mądry rabę cię nauczy, jak do szczęścia znaleźć kluczyk, albo wytry, albo inne jakieś co. Może tak, może nie, może dobrze, może źle, może tak, może nie, będzie tak źle. Może tak, może nie, może dobrze, może źle, może tak, może nie, będzie tak źle. Aj, waj, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Aj, waj, nieszczęśliwy ten nasz kraj. Aj, waj, nieszczęśliwy, bo dlatego nie ma u nas rabina. Może nie, może dobrze, może źle, może tak, może nie, będzie tak źle. Może tak, może nie, może dobrze, może źle, może tak, może nie, będzie tak źle. Ja się strasznie cieszę. Ja nie wiedziałem, że na widowni tylu nasz. Proszę Państwa, to poczucie humoru to u nas jest u Rosiewiczów rodzinne. Mam Państwu przykład. Pamiętam mój tata opowiadał taki żart, który pasuje bardzo właśnie do tej piosenki. Żart był taki. Idzie żyć z synem przed wojną ulicą Warszawy. I ktoś się ojcu ukłoni. Ale ojciec nie zauważył. Więc syn mówi, tatę, ktoś się ciebie kłania. Ojciec mówi, nie mówi się ciebie, tylko tobie. Mi? Nie mówi się mi, tylko mnie. No to mówię, że ciebie. Proszę Państwa, wystąpiłem kiedyś w Złotowie. Janusz Sławiński, znany kompozytor. Tam otrzymywał tytuł honorowego mieszkańca Złotowa. Na widowni był bardzo inteligentny artysta, Jacek Korczakowski się nazywa. On napisał te piękne słowa do piosenki Szeptem do mnie mów, mów szeptem, by nikt obcy twoich słów nie słyszał. Przepiękna piosenka, jego słowa. Zyskał mnie od razu po pierwszym zdaniu, jakie tam wypowiedział. W Opolu 30 lat temu siedzę w hotelu Opole, jest festiwal. I na siedzę przy stoliku, tak się obiad, chodzi gość, szczupły, elegancki, twarz pełna wyrazu, garnitur świetnie skrojony, pyta się, czy to jest miejsce, bo mówię tak. Okazało się, że to był ten Jacek Korczakowski i on był wtedy przewodniczącym jury festiwalu. Rozmawiamy krótko, a on mówi tak, to byłaby fajna impreza, żeby nie te koncerty. I wiedziałem, że on mi coś fajnego znowu zareaguje na tę moją piosenkę, może tak, może nie. Przy śniadaniu opowiedział mi coś takiego. Porządna rodzina żydowska w Warszawie, ale Icek mały żydłaczy, czyli tak mówi po polsku, ale troszeczkę z żydowskimi naleciałościami. Ojciec mówi, Icek, ty nie my jesteśmy porządną warszawską rodziną, to musisz czysto po polsku mówić. Tam jest taki klasztor ojców Marianów, ja cię tam oddam, oni cię nauczą czysto po polsku. Icek mówi, tatę, ty nie możesz mnie zrobić takie coś. A zrobił mu takie coś, oddał do ojców Marianów. Przyjeżdża za 3 miesiące, puka tam do bramy, brat Furtian otwiera,
Chodźcie się pytać, czy ja mogę zobaczyć, mojego syna Icka? A ten furtian mówi, pan może, pan musi. Proszę Państwa, w zeszłym roku chyba, wystąpiłem w Toronto, w Park Paderewskiego. Piękne miejsce polskie takie. Tam był ten występ, zaśpiewałem Mosze tak, Mosze nie. I to się podobało. Powiedziałem potem, proszę Państwa, kilkaset lat temu największy dramaturg angielski William Shakespeare zapytał filozoficznie to be or not to be. No więc ja mu filozoficznie odpowiadam, Mosze tak, Mosze nie.
Powiem, zacząłem się uczyć języka polskiego. A to taki trudny język. A nas prezydent na to. Pan mnie to mówi. Proszę Państwa, a propos ojczyzna, polszczyzna. W 1984 roku, czyli jakby wczoraj, kiedy jeszcze stalowe chmury stanu wojennego unosiły się nad Polską, udało mi się turystycznie wyjechać do Anglii. I tam napisałem piosenkę o Polsce. W mieście Nottingham. Miasto Nottingham jest na północ od Londynu, jest miastem rodzinnym Robin Hooda. Pytasz mnie, co właściwie cię tu trzyma? Mówisz mi, że nad Polską szara mgła. Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna? I cóż ja odpowiem ci? Może to ten szczególny kolor nieba, może to tu przeżytych tyle lat, może to ten pszeniczny zapach chleba, może to pochylone strzechy chat, może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach, może przed domem ten wiosenny zapach psu, może lociany, co wracają tu do gwiazdy. Coś, co każe powracać tu. Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie. Mówisz, że gdzieś ludzie żyją się. Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień. Mówisz, długie noce, krótkie dnie. Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie. Mówisz mi, spakuj rzeczy, powiedz to. Wstań i spakuj się o świcie. Czy to warto? Tak pod górę, tak pod prąd. Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach. Może przed domem ten wiosenny zapach psu. Może bociany, co wracają tu do gwiazdy. Coś, co każe im powracać tu. Może to zapomniana, dawno gdzieś muzyka. Może melodia, która w sercu cicho drzwi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieja do czekania lepszych dni. Może to zapomniana,
muzyka. Może melodia, która w sercu cicho brzmi. Może mazurki, może walce Fryderyka. Może nadzieje dla ojczyzny lepszy. Panie Andrzeju, w imieniu Polonii Chicagowskiej ogłaszam panu naszą decyzję. Tacy jak pan nie mają prawa umierać. Dlatego też żyj nam wiecznie. Tak krótko. Także warto śpiewać, warto pisać, warto wzruszać i warto używać słowa ojczyzna, tak rzadko obecnie używanego. Proszę Państwa, mówimy o patriotyzmie, tyle słów różnych, takich. Ja, na przykład taka dyskusja mi w gazecie, bo jakichś tam mądrych, nie wiem, tak zwanych mądrych, czy potrzebny jest teraz patriotyzm? Takie pytanie. I takie dyskusje różne, takie. A ja mi się wydaje, że to często nie warto tak dużo gadać, tylko trzeba spojrzeć na Bociana. Zasuwa te tysiące tam, przylatuje tu, nic nie mówi, tylko zadowolony w tym gnieździe, kle, i szczęśliwy, prawda? Ten czyn jest taki cudowny, bez słów, bez niczego. Te czyny się liczą, nie słowa, tak? Po czynach ich poznacie. W 1984 roku, jak Państwo pamiętają, w tych latach artyści mogli tylko wyjeżdżać przez organizację, potem Pagard. Tylko oni mogli wysyłać za granicę. Tak samodzielnie nie wolno było. Ale ponieważ ja jestem dusza taka dosyć wolna i niezależna, więc będąc w Londynie wtedy i tam w Nottingham, miałem potrzebę występowania z tą piosenką. Szczególnie Polacy wszyscy spragnieni byli jakieś piosenki, atmosfery polskiej. Nikt wtedy nie wyjeżdżał, bo kraj był zamknięty, jak Państwo pamiętają. Podjąłem samowolnie tę decyzję i po całej Europie telefonowali ludzie, brat, siostra, tu Andrzej Rosiewicz, objechając całą Europę dla Polaków śpiewając. Siła tej piosenki była ogromna. Kobiety płakały na widowni. Takie były czasy. A ja, żeby wydobyć publiczność z melancholii, opowiadałem wtedy anegdotę moją ulubioną o tych dwóch wspaniałych postaciach kultowych, Chimizbach i Machlakiewicz. Już o Chimizbach Machlakiewicz był, a teraz Jan Chimizbach solo. Jan Chimizbach, kamieniarz z wykształcenia, pisarz, aktor, legenda Warszawy. Wyobraź sobie, stary, jestem ja ostatnio u Centkiewiczu, u tych badaczy polarnych, u Czesia i u Alinki. I my se z Czesiem popijamy, a Alinka coś robi w kuchni. I Czesiu mi mówi, że jak wilk morski chce kochać fokie, to on tym ogonem tak w lód wali. A w tym momencie wychodzi Alinka z kuchni i mówi, Czesiu, chciałeś coś ode mnie? Proszę Państwa, jak widzę jakieś małolaty, no niewiele małolatów, to ale ktoś tam przebiegł, czasem jakieś dzieciątko, no to wtedy mówię, że gratuluję, że tu wytrzymują w tym programie i poruszam temat taki istotny, teraz jest bezstresowe wychowanie młodzieży. To są takie czasy, że jak matka da dziecku klapsa, to dziecko bierze za telefon, dzwoni do Brukseli i matkę wsadzają na 3 lata do więzienia.
Też Bruksela jakiś porządek w rodzinach musi zrobić, prawda? Bezstresowa szkoła. Koniec roku szkolnego. Przychodzi Jasiek, pierwsza A z bezstresowej klasy, zdejmuje tornister. Ojciec mówi: Jasiek, no pokaż tę cenzurkę roczną. A Jasiek mówi: o tam tata cenzurka, żeby tylko zdrowie było. Przychodzi pani do bezstresowej klasy, mówi: dzień dobry dzieci. A Jasio z dośnej ławki mówi: cześć Jadzia. No to afera, Jasio, hops do dyrektora. Dyrektor mówi: Jasiu, weźmiesz kajecik, napiszeliśmy na jutro 100 razy, nie będę mówił nauczycielom na ty. Jasio poszedł, wraca następnego dnia, idzie dyrektora, daje zeszycik. Dyrektor otwiera, czyta, uśmiecha się, promienieje. Mówi: no Jasiu, no pięknie, pięknie Jasiu, ale ty miałeś 100 razy napisać, a ty 200 napisałeś. Jasiu, dlaczego? Jasio do dyrektora mówi: a bo cię lubię z dzichą. Proszę Państwa, gdzie chodzę, muszę tak wyznać szczerze, urzędy, tu, gdzie, tak, wszędzie tam rozśmieszam, gdzie się da, wymyślam, że albo będę gotowe, bo to się wstaje w życiu i na scenie. No i moim dzieciaczkom też tak rozsiewam. Mam Jędrzej 14,5, bliźniaki 1,5 roku młodsze, Irenka i Adaś. No i tak, chłopaki szybciej te kawały kapują, a Ircia nie bardzo. No więc wzięła te najlepsze, 100 najlepszych kawałów, tę książeczkę zaczęła czytać. Czyta, 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 strona po stronie i zero uśmiechu. Ale teraz już tak dokładnie i dowcipnie opowiada, śmieje się niespecjalnie, ale to opowiada świetnie. No i Jędrek już ten starszy ściągnął takie różne kawy, oni mi teraz już przekazują. Na przykład ostatni mówi tak: tata, wiesz co znaczy Tusk po estońsku? A ja mówię: nie wiem, mówi: zmartwienie. A ja mówię: nie wiem, że te języki takie podobne są, kurczę. I tu i tam znaczy to samo. Mam takiego kumpla, Janusz Hryniewicz się nazywa, jak kogoś spotykam się na Wicz, kończy. Czy hip hop? Mówią, że hip i hop. Miękkie, czyste, oczywiste, dobre są na żonę. Miałby zawsze być sprzątany, mieszkając z balkonem. Lecz jak czuły się w tym domu czystym, oczywistym, gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku, najwięcej witamin mają polskie dziewczyny. To jest prawda, to jest fakt, że cudo dzięki tam i chyba cały świat. Niech nie żyje dla dzieci, zajmę różnych wodach my. Chicago, Chicago śpiewa, ja tańczę, najwięcej witamin. Tu jest pan, ależ pani pięknie schudła, cudownie. Niech nie żyje na niej, cały nasz niechodowy Chicago, Paryż, Grzyż. Dziękuję Państwa ciepło, szczerą, serdeczną. Graj, 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 Grzesio! Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Patrzcie, a mówią, że krasnale nie stępują, no to największe braki mają polskie chłopaki. I to jest prawda, tu jest brak, 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 brak. I chyba sensie bardziej wybrakowanych nie znajdziecie. To bym wszystkich zebrałbym i wysłałbym na kryt. Optymistyczny akcentem. Dziękuję Państwu za gorące przyjęcie w Chicago w czasie patriotycznego pikniku. Andrzej Rosiecki. No dobrze, już dobrze, dobrze.
To siadajcie jeszcze na chwilę. Ale może połóżcie się. Tak się przyjemnie zrobiło, że powiem wam coś od serca. Chcecie coś od serca? Nie rozśmieszajcie mnie tymi brawkami. Ebyście by słyszeli, jak ja kiedyś brawka miał. Badziu, pamięta, co się działo? Jak się na mnie wielbicielki z pierwszych rzędów rzucały. A teraz też. Wołając Julio. To ja się rzucałem, już nie pamiętam. Jak leciały w górę czapki, marynarki, mniejsi ludzie. To co się jeszcze dorzuci? O! Jaka to melodia i jaki to region? No, Grzesiu, jaki to region? I co to za trąbka? Restauracja taka ładna, program się podobał. Potem szedłem do stoliku, tam sobie siedziałem. I nagle ktoś stał, wszyscy wstali, zaśpiewali mi 100 lat. Ja podziękowałem za 100 lat, powiedziałem tak. Obiecuję, że do 100 będę śpiewał, a potem już tylko tańczył. Proszę Państwa, jeszcze jedna drobna informacja. Po lewej stronie Państwa prawej, tutaj przy stoliczku jeszcze mamy, otwieramy Kleingeschäft. Small business. Będzie można nabyć najnowsze płyty znanego artysty, kompakt dyski, złote przeboje. Totalna wyprzedaż całego dorobku życia po pirackich cenach.
międzyczasie tak zwany artysta i podpisał autografy. Można sobie zdjęcie z artystą zrobić. Dotykać. Wszystko powyżej much. Chyba, że obrócicie mnie do góry nogami. Serdecznie dziękuję za wspaniałe spotkanie z naszą kochaną Polonią, z Polakami, Chicago, Andrzej Roślin. Dziękuję bardzo. Żeby dać namiar na pana Rosiewicza, ale ja powiedziałem, dobrze, ja dam po naszym pikniku, nie prędzej. Aha. Proszę państwa, także zapraszam po autografy i jeszcze dzień piękny, dzięki Bogu taki piękny dzień. Nie rozchodźcie się państwo, bo organizatorzy mają jeszcze wiele niespodzianek, prawda? Między innymi ma być pieczenie barana i tańce do rana, także wiecie. Preza udana, jeszcze może jakieś wieści, a ja czekam do autografy. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję panu Andrzeju Rosiewiczowi. I czy wszyscy są zadowoleni z koncertu? A spróbowalibyście powiedzieć, że nie. Jak się wam podoba piknik? No takiego pikniku to nigdzie nie było, na pewno nie najgaska. Tak, a teraz proszę państwa, no jedna z najważniejszych imprez, naszego pikniku to jest loteria fantowa. Poić nasze konie, przyszliśmy tu poić nasze konie. Za nami piechoty, pełne konie, za nami piechoty, pełne konie. O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. I tu kończymy, przechodzimy.